Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na króciutkim filmiku. Tak jak obiecałem, robię dla Was test Radeon Tech Nemesis w trybie pasywnym. Za chwilkę przejdziemy sobie do ustawień wentylatorów w obudowie, jak to wygląda. A teraz spójrzmy na temperaturę otoczenia, jaka panuje w obudowie. 23,2 stopnia Celsjusza. Prime 95 cały czas uruchomiony. I temperatury maksymalne, jakie osiągnę na procesorze niepodkręconym, bo jest to standardowy zegar 3,6 GHz z napięciem mniej więcej 1,1 V. Maksymalne temperatury 66, 68, 66, 64 stopnie Celsjusza. Ja oczywiście nie będę robił tu żadnych wykresów, tylko na ekranie pojawią Wam się teraz średnia temperatura wszystkich rdzeni i oczywiście delta. Za chwilkę to zobaczycie. A jeżeli chodzi o ustawienia wentylatorów, wszystkie obracają się około 900 obrotów na minutę. 4 w obudowie, czyli nie wszystkie włączone tak naprawdę. Zobaczcie, na przodzie 2 się obracają, czyli 2 mamy tłoczące powietrze do obudowy. Pozwólcie, że zamknę pokrywę. I również dołożyłem jeden wentylator o 120 mm wyciągający Enermax Magma na górze. I oczywiście standardowo zainstalowany jeszcze jest jeden z tyłu 140 mm wyciągający powietrze z obudowy. Teraz pozwólcie, że postawię kamerę na statyw i otworzę panel boczny, żeby faktycznie zobaczyć, że jest to Radeon Tech Nemesis uruchomiony w trybie pasywnym. Przepraszam Was za bałagan z kablami, tutaj podpiąłem wszystkie wentylatory, jak widzicie, pod regulator, dlatego mały miszmasz jest w środku, ale nie o to chodzi. Jak widać, na Radeon Techu nie ma żadnego wentylatora, także przepływ powietrza generowany jest tylko i wyłącznie przez wentylatory dołączone tutaj w obudowie. Plus jeden, który oczywiście dodatkowo zamontowałem na górze jako wyciągający. I warto dodać, trzeba o tym powiedzieć również, że poziom głośności całego tego zestawu 40 cm przy zamkniętym oczywiście panelu to jest około 34,8 dB, naprawdę niewiele. I jak widać, tutaj cooler spokojnie daje sobie radę ze schłodzeniem niepodkręconego procesora i można używać go w trybie pasywnym. Także tyle, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.